Świetny sposób na sportową integrację mają rodzice dzieci z przedszkola imienia Jana Pawła II prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety w Lesznie. Już po raz szósty odbędzie się halowy turniej piłki nożnej dla rodziców o Puchar Siostry Dyrektor. Jego pomysłodawcą jest Paweł Morskowiak, prezes futsal Leszno, a prywatnie tata jednego z przedszkolaków. Jak przyznaje siostra dyrektor Aleksandra Błaszczyk, takie wydarzenia cieszą się dużą popularnością wśród rodziców i przedszkolaków. Jak rodzice przedszkolaków reagują na takie wydarzenia sportowe? Fantastycznie. Następuje ogromna integracja całej społeczności przedszkola, a wszystko zaczęło się od niesamowitej inicjatywy rewelacyjnych rodziców na czele z panem Pawłem Morskowiakiem. W turnieju chodzi głównie o miłe spędzenie czasu i wzajemne zapoznanie się społeczności przedszkola. Po raz szósty organizujemy tu już razem z przedszkolem sióstr Elżbietanek w Lesznie turniej halowy rodziców w futsalu. Po raz szósty, dlatego że jest olbrzymie zainteresowanie i spełnią przede wszystkim swoje cele. To są dwa cele. Po pierwsze cel integracyjny. Znaczy, to jest turniej rodziców, czyli grają wiadomo tatusiowie, ale oczywiście mamy kibicują, dzieci kibicują, uczą się kibicowania. Tatusiowie z kolei się poznają między sobą i jest taka integracja, bo często jest tak, że gdzieś tam w tym przedszkolu się mijamy, gdzie się mijają, natomiast takie imprezy powodują taką integrację i w poszczególnych grupach i całego przedszkola. I to zdecydowanie znakomicie spełnia swoją rolę, dlatego ten turniej jest po raz szósty, bo większość tutaj pozytywnych, że tak się wydarzy, tych wydarzeń z tych turniejów poprzednich była. To jest jedna rzecz, a z drugiej strony oczywiście to jest kwestia cały czas także przekonywania dzieci, czy pokazywania im sportu, jako tej drogi, być może życiowej, ale też przyjemności, zabawy na świeżym powietrzu i w hali, ale przede wszystkim ruchu, bo to jest też ważne. No i pokazania, że także grają rodzice. Turniej rozegrany zostanie dopiero za dwa tygodnie, 23 lutego, ale już dziś odbyło się uroczyste losowanie grup. Przedszkolaki losowały karteczki, na których wypisane były nazwy drużyn, a następnie były one przydzielane do grupy A, B lub C. W ten sposób w grupie A znalazły się drużyny Żabki, Jagódki i Motylki, w grupie B Iskierki, Stokrotki i Poziomki, a w grupie C Biedronki, Nie Zapominajki oraz Pszczółki.